Doctor honoris causa, scientiarum historicarum, nomen et honores, jura et privilegia, contulimus, in eiusque rei fidem perpetuamque memoriam, hoc diploma sigillo, universitatis studiorum Varsaviensis, sanciendum curavimus. Datum Varsavie, die duodevicesima mensis novembris, anno bis millesimo secundo, hoc tempore rector magnificus Petrus Węglański, hoc tempore decanus spectabilis Petrus Bieliński, hoc tempore promotor ite constitutus Vladimirus Borodzie. Proszę teraz o powstanie. Exit ślubowania. I tak feniam nihil impedit quo minus honores universitatis studiorum Varsaviensis tibi impertiamus. Ergo ego, de doctorem honoris causa creo, creatum renuncio, omniaque doctoris honoris causa, jura ac privilegia, in te confero, in eiusque rei fidem, hoc diploma universitatis, sigillo insignitum, tibi in manus trato. Bardzo proszę o zajęcie miejsc i pana profesora, doktora honorowego, bardzo proszę teraz o zabranie głosu. Etos Polskiego Państwa Podziemnego 1939-45. Wśród encyklopedycznych definicji pojęcia etosu znajduje się trafne, moim zdaniem, sformułowanie, że jest to styl życia danej społeczności, jak też przyjęta przez tę społeczność hierarchia wartości, formułowana wprost lub dająca się wywnioskować z ludzkich zachowań. Akceptacja takiej definicji nie zdaje się budzić większych wątpliwości. Setki dzieł poświęcono w czasach nowych i najnowszych współczesnemu pojęciu państwa, jako, cytuję, suwerennej organizacji politycznej społeczeństwa zamieszkującego terytorium o określonych granicach, której głównym składnikiem jest hierarchiczna władza publiczna, dysponująca aparatem przymusu i dążąca do monopolu w jego stosowaniu. To jest hasło z nowej encyklopedii powszechnej PWN. Ważnym elementem współczesnego myślenia jest uprawomocnienie władzy publicznej przez uznanie jej za godną akceptacji i posłuszeństwa. W normalnych warunkach, które dziś uważamy za oczywiste, ta akceptacja następuje w formie wolnych wyborów do parlamentu i samorządu. Na fenomen polskiego państwa podziemnego i tajnych jego struktur patrzeć należałoby z punktu widzenia zarówno formalnego, jak i faktycznego. Rzeczpospolita Polska była w chwili wybuchu II wojny światowej ustabilizowanym państwem demokratycznym. Po bardzo niedawno, bo w 1938 roku odbytych wyborach do parlamentu, Sejmu i Senatu, na okres do 1943 roku, bo kadencja obu izb trwała wtedy 5 lat, oraz wyborach samorządowych odbytych na terenie całego państwa w ciągu kilku miesięcy roku 1938 i 1939, uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej były według obowiązującej wtedy ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 roku stosunkowo bardzo rozległe. I tak mógł on na przykład mianować i odwoływać według własnego uznania prezesa Rady Ministrów, nieskrępowany w tym wynikami wyborów i poglądami parlamentu.
Mógł też rozwiązywać każdą z izb parlamentu przed upływem kadencji. Mógł wyznaczać na czas wojny swojego zastępcę, artykuł 13 Konstytucji Rzeczypospolitej. Artykuł 24 owej Konstytucji mówił zaś, że w razie wojny okres urzędowania prezydenta Rzeczypospolitej przedłuża się do upływu 3 miesięcy od zawarcia pokoju. Prezydent Rzeczypospolitej osobnym aktem ogłoszonym w gazecie rządowej wyznaczy wówczas swojego następcę na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju. A w punkcie 2 tegoż artykułu 24 powiedziano, w razie objęcia przez następcę urzędu prezydenta Rzeczypospolitej okres jego urzędowania trwa do upływu 3 miesięcy od zawarcia pokoju. Krótko mówiąc, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w danym przypadku profesor Ignacy Mościcki, był w pełni władny w czasie trwającej wojny mianować swojego następcę. Następca ten stawał się konstytucyjnym prezydentem Rzeczypospolitej z chwilą przyjęcia wyboru i złożenia przysięgi. Nie wymagało to żadnych innych aktów prawnych. Jako legalny prezydent państwa miał prawo urzędowania aż do chwili zakończenia wojny i zawarcia traktatu pokojowego. W tym okresie służyły mu wszystkie uprawnienia osobiste i urzędowe, między innymi wspomniane prawo do wolnego powoływania i odwoływania prezesa Rady Ministrów. W danym przypadku te wyjątkowe postanowienia Konstytucji z 1935 roku, których demokratyzm można niewątpliwie kwestionować, stały się dogodnym pomostem do przejścia w stan naprawdę wyjątkowy, jakim była sytuacja wytworzona przez okupację całości ziem Polski i internowanie rządu w Rumunii. Świadomości obywateli odgrywało ono rolę zasadniczą, gdyż obywatele polscy w swojej masie na dobrą sprawę nie pogodzili się z okupacją terytorium państwa polskiego i uznawali ten fakt za podstawowy gwałt na swych osobistych i narodowych prawach. Jeżeli nawet nie formułowano tego świadomie od początku, jeżeli nie od razu wyciągano wnioski organizacyjne, to takie odczucie społeczne było odczuciem powszechnym. Gdy mowa o państwach sąsiadujących, cofnąć się trzeba do przebiegu wydarzeń wojennych we wrześniu 1939 roku. To, proszę państwa, następują dwie, trzy strony, które ja wykładałem w Towarzystwie Kursów Naukowych. Proszę to, na to patrzeć z punktu widzenia ówczesnej sytuacji psychologicznej i świadomości odbiorców w roku 1978-79. 8 września 1939 roku wieczorem radio niemieckie, w czasie kiedy armia niemiecka podeszła w kierunku Ochoty, południowych przedmieść Warszawy, ogłosiło pospiesznie komunikat nadzwyczajny Oberkommando der Wehrmacht, który brzmiał: niemieckie oddziały pancerne wdarły się dziś o godzinie 17:15 do Warszawy. Była to prawda i nieprawda. Prawdą było, że niemiecki oddział pancerny przekroczył w jednym punkcie granicę miasta Warszawy, przebiegającą wówczas między Ochotą a Okęciem, mniej więcej na wysokości Rakowca. Ten pospieszny komunikat, który sugerował jak gdyby symboliczne zakończenie jakiegoś ważnego etapu w dziejach kampanii wojennej, wywołał natychmiastową reakcję. Tego samego wieczoru komunikat ten podała agencja TASS, a w nocy z 8 na 9 września 1939 roku premier ZSRR Wiaczesław Mołotow przekazał telefonicznie ambasadorowi Niemiec w Moskwie Schulenburgowi tekst, który także oczywiście natychmiast podał do Berlina. Otrzymałem wasz komunikat o wejściu wojsk niemieckich do Warszawy. Proszę przyjąć moje gratulacje dla rządu Rzeszy Niemieckiej, Mołotow. Abstrahując od jakichkolwiek uczuciowych ocen tego faktu, w ocenie zjawisk politycznych w ogóle nie powinniśmy się tym kierować, godne uwagi są jego następstwa polityczne. Mianowicie 10 września 1939 roku ambasador niemiecki w Moskwie raportował do Berlina. Rząd sowiecki ma zamiar w związku z dalszym posuwaniem się wojsk niemieckich oświadczyć, że Polska się rozpadła i że wobec tego stało się konieczne, aby Związek Sowiecki przyszedł z pomocą zagrożonym, w cudzysłowie, w jego depesie, przez Niemcy, Ukraińcom i Białorusinom. Taki argument nada interwencji Związku Sowieckiego pozory słuszności wobec nas, a jednocześnie przeszkodzi nadaniu Związkowi Sowieckiemu charakteru napastnika, podpisano Schulenburg. 14 września zaś
Mołotow zaprosił mnie dziś na godzinę 16 i oświadczył, że Armia Czerwona osiągnęła stan gotowości wcześniej niż było przewidywane. Dlatego też akcja sowiecka będzie mogła nastąpić wcześniej, sądził w czasie naszej rozmowy. Dla umotywowania politycznego akcji sowieckiej upadek Polski i opieka nad rosyjskimi mniejszościami jest rzeczą dużej wagi, aby akcja nie miała miejsca przed upadkiem centrum rządowego Polski, miasta Warszawy. Dlatego też Mołotow prosił o możliwie dokładne poinformowanie, kiedy można liczyć na zajęcie Warszawy. Koniec depeszy Schulenburga do Berlina. Warto tutaj przypomnieć, że główne nasilenie natarcia niemieckiego na Warszawę nastąpiło pomiędzy 17 a 25 września, a bezpośrednie natarcie ze wszystkich stron dopiero 25 września. Warszawa była ciągle jeszcze w całkiem niezłym stanie. Pierwszy wokół miasta zamknął się definitywnie dopiero 13-14 września, a pierwsze bomby padły na przykład na Zamek Królewski w niedzielę 17 września przed południem. Także 17 września 1939 roku, po dokonanym już fakcie interwencji wojskowej, premier Związku Radzieckiego oświadczył przez radio: Warszawa nie istnieje już jako stolica państwa polskiego. Nikt nie wie, gdzie przebywa rząd polski. Państwo polskie i jego rząd przestały faktycznie istnieć. Wobec takiej sytuacji porozumienia zawarte między Związkiem Sowieckim a Polską przestały obowiązywać. Tu więc pada po raz pierwszy stwierdzenie, jakoby państwo polskie przestało istnieć. Podobne twierdzenia niemieckie nastąpiły potem i bywały wielokrotnie powtarzane. Jak wiadomo, 17 września 1939 roku o świcie Armia Czerwona wkroczyła na teren państwa polskiego do województw licząc od północy Wileńskiego, Nowogródzkiego, Poleskiego, Wołyńskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego, w dalszej konsekwencji także Białostockiego, zajmując te tereny w wyniku ustaleń ujętych w tajnym protokole dodatkowym do umowy o nieagresji pomiędzy rządem ZSRR i rządem niemieckim z 28 sierpnia 1939 roku. Rząd Rzeczypospolitej opuścił granice Polski w kilkanaście godzin po oficjalnym oświadczeniu strony sowieckiej o nieistnieniu państwa polskiego i rządu, wtedy, kiedy czołówki czołgów radzieckich były w odległości kilkudziesięciu kilometrów od miejsca, w którym się znajdowały, nad granicą polsko-rumuńską, ale nadal na terytorium Polski. Nie opuszczenie przez rząd polski wtedy jeszcze terytorium państwa położyłoby kres istnieniu legalnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Należy bowiem sądzić, że rząd ten nie uniknąłby, mówiąc oględnie, internowania i że po kilkunastu godzinach prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie mógłby już przekazać komukolwiek władzy, czyli utworzyć konstytucyjnie ważnego i legalnego rządu, który mógłby egzekwować sojusznicze zobowiązania od Wielkiej Brytanii i Francji, organizować polskie siły zbrojne walczące we Francji, Anglii, na Bliskim Wschodzie i na następnych frontach wojny i w konsekwencji stać się w jakiejś przynajmniej mierze partnerem w dalszej grze światowej. Tymczasem niemieckie działania wojenne przeciwko nadal walczącej Warszawie doprowadziły do sytuacji, w której dalsza obrona stolicy stała się bezsensowna i ahumanitarna z punktu widzenia losu ludności. Szczególnie, że cały teren kraju, poza nielicznymi enklawami, był już praktycznie zalany przez obce wojska i nie było żadnych szans militarnych ani politycznych sensu prowadzenia w dalszym ciągu tej obrony. Kiedy 26 września podjęto po naradach wewnętrznych decyzję wszczęcia rozmów z Niemcami, do generała Juliusza Rumla, dowódcy Armii Warszawa, zgłosił się generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski i zaproponował utworzenie natychmiast tajnej organizacji wojskowej. Generał Rumel odwrócił decyzję do nocy z 26 na 27 września, po czym przekazał Karaszewicz-Tokarzewskiemu posiadane od naczelnego wodza formalne pełnomocnictwa do dalszego prowadzenia walki zbrojnej na terenie kraju. I tak dzień 27 września 1939 roku był zarazem datą początkową zawieszenia broni pomiędzy garnizonem Warszawy a oblegającymi ją Niemcami oraz datą powołania pierwszej organizacji wojskowej, która zachowała ciągłość oporu polskiego przez całą II wojnę światową. Niebawem zresztą powstały inne organizacje wojskowe i wojskowo-polityczne, ale tu chodzi mi o wskazanie tego głównego nurtu legalnego z punktu widzenia ciągłości działań Wojska Polskiego w kraju. Tymczasem w Moskwie
toczyły się tegoż dnia 27 września rozmowy pomiędzy Mołotowem a Ribbentropem, który widocznym rezultatem było podpisanie 28 września 1939 roku traktatu o przyjaźni i granicy pomiędzy rządem ZSRR i rządem niemieckim. Artykuł pierwszy traktatu z 28 września mówił: rząd niemiecki i rząd ZSRR jako granicę obustronnych interesów państwowych ustalają linię wytyczoną na mapie, którą dokładniej opisano w protokole uzupełniającym. Chodziło tu o podział terytorium Polski. Artykuł drugi mówił, że obie strony uznają tę granicę za ostateczną i nie dopuszczają do jakiejkolwiek ingerencji państw trzecich odnośnie tej decyzji. Artykuł trzeci postanawiał, że nieodzownej państwowej przebudowy na obszarze na zachód od wskazanej linii dokona rząd niemiecki, na obszarze na wschód od tej linii rząd ZSRR. Ta nieodzowna przebudowa, ładny bardzo termin, zapoczątkowana została dekretami Hitlera z 8 i 12 października 1939 roku o wcieleniu pewnych polskich województw do Rzeszy i o utworzeniu generalnej guberni dla okupowanych terenów Polski, Generalgouvernementführung die besetzten polnischen Gebiete. Na terenie sowieckim przebudowa ta została dokonana przez wcielenie do Republik Ukraińskiej i Białoruskiej terytoriów 7 województw, a w lipcu 1940 roku także terenu województwa wileńskiego, poprzednio przekazanego przez ZSRR Republice Litewskiej w obręb nowo utworzonej Radzieckiej Republiki Litewskiej. Akt ten zakładał więc nieistnienie państwa polskiego, definitywne wymazanie go z mapy Europy. Nie ma nawet mowy o cząstkowym istnieniu takiego państwa, aczkolwiek takie koncepcje były jeszcze przez pewien czas przedmiotem rozważań strony niemieckiej. Aneks zaś do tego traktatu mówił m.in. obie strony nie będą tolerowały na swoich terytoriach żadnej agitacji wymierzonej przeciw terytoriom drugiej strony. Będą one dławić na swoich terytoriach wszelkie zalążki takiej agitacji i informować się wzajemnie w sprawie środków podejmowanych w tym celu. Koniec